Są takie mecze, że tak jak z Lechem Poznań, gdzie zdobywa się jedną bramkę, za chwilę drugą, to zawodnik czuje, że to jest jego dzień. I tak było w tym meczu, gdzie pierwszą bramkę zdobyliśmy po akcji Rudola, który dograł piłkę z kozłem i uderzyłem prawą nogą. Piłka jeszcze odbiła się od poprzeczki i został Dostomski pokonany. Zdobyłem jedną, drugą, trzecią bramkę i za chwilę kolejna bramka, czwarta wpadła i nawet w drugiej połowie piąta bramka tak naprawdę strzelona z udem, więc no wychodziło wszystko, gdzie co dotykałem piłkę, to znajdowała się w bramce. Wróciłem do domu, kibice stali pod balkonem i głośno moje nazwisko śpiewali, więc na pewno ten mecz utkwił mi najbardziej w pamięci. A na pewno będziemy chcieli tą ostatnią porażkę wysoką z Wisłą Płock zmazać właśnie w meczu z Pogonią Szczecin. Mimo że Pogoń ma swoje problemy, to jest to groźna drużyna i musimy się skupić na tym, żeby jak najmniej błędów popełniać, a przede wszystkim szukać swoich okazji pod bramką przeciwnika i wierzę w to, że ten dzień dla nas będzie szczęśliwy i to my zdobędziemy we Wrocławiu 3 punkty.